Witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy. Marian Czoł z tej strony, kłaniam się i zapraszam Was na kolejny film, a co za tym idzie na kolejną pouczającą rozgrywkę z roku 1910, która miała miejsce w Moskwie. To wszystko było rozgrywane w ramach tak zwanej symultany, czyli pokazu gry jednoczesnej, gdzie ówczesny mistrz świata Aleksander Alechin, którego swoją drogą dawno u mnie na kanale nie było, dawał właśnie pokaz takiej gry na wielu szachownicach, grał z wieloma zawodnikami. Popijał przy tym oczywiście koniak, moi drodzy. My przyjrzymy się jednej z wielu partii rozegranych wtedy z Władimirem Ostrogskim. Moi drodzy, tutaj Alechin ma bierki koloru białego jako symultanista, a Ostrogski ma bierki koloru czarnego i to właśnie z tej perspektywy będziemy przyglądać się tej rozgrywce. Myślę, że tyle słowem wstępu, kawka, herbatka w dłoń i wypatrujcie momentum, moi drodzy. D4, D5. Popularne podejście to C4, goniec F4, systemy jakieś londyńskie, wejście skoczkami do gry. Tutaj jednak, moi drodzy, skromne posunięcie E3. Tą samą ideą idą czarne. Jak widać, zblokowane są tutaj, moi drodzy, gońce. Goniec, moi drodzy, czarnopolowy u białych i białopolowy u czarnych, ale na te gońce przyjdzie jeszcze czas. Skoczek D2, prawdopodobnie nie skoczek C3, żeby uniknąć jakiegoś podwiązania. I tą samą ideą, moi drodzy, kierują się czarne, skoczek D7. Czy to jakieś kopiowanie ruchów będzie miało miejsce? Być może. Można przyjść skoczkiem, moi drodzy, z G na F. Można też zagrać F4. F4 ma wady i zalety. To jest mocny grip na punkcie, moi drodzy, E5, po jeszcze skoczku, tutaj z G na F3. Natomiast to też osłabia pole, moi drodzy, E4, którym czarne mogłyby się w niedalekiej przyszłości zainteresować. W tym momencie zostaje przerwana symetria, skoczek z G na F6, goniec D3, moi drodzy, jest to potężny goniec, najsilniejsza, prawdopodobnie będzie to figura lekka u białych. C5 z atakiem na centrum, moi drodzy, tutaj mamy C3, dodatkowa protekcja, być może jakieś baterie będą też, mogły być ustawiane tak zwane maczugi Herkulesa, goniec D6, lekkie figury wchodzą do gry i tutaj spodziewamy się wszyscy skoczka z G na F3, tak, jakaś tam roszatka i albo roszada, albo skoczek myk do centrum. To jest częsty plan, kiedy mamy mocny uścisk na, moi drodzy, jakimś polu, to chcemy tam jeszcze wstawić tak zwaną blokadę, czyli skoczka, który będzie tam czuł się świetnie, a później poprawić tego z D na F3 i skoczka, wspierać skoczkiem oraz dwoma pionami, moi drodzy. No dobra, wracamy do partii, tu jednak skoczek H3. Idea jest nieznana, może ten skoczek poprzez F2 będzie kontrolował pole G4, E4 i będzie coś z tym fantem można zrobić, może jakieś przeforsowanie ruchu E4, ewentualnie będzie chciał przyjść na G5, tylko że G5 zawsze dostanie H6 i będzie musiał powrócić do bazy. Skoczek H3, ciekawy ruch, moi drodzy, bandowy skok, w tym momencie, moi drodzy, nastąpiło A6, żeby prawdopodobnie tego gońca troszeczkę przytrzymać krócej, ewentualnie plan jechania B5, no bo być może czarne będą chciały, moi drodzy, tutaj otworzyć linię C w pewnym momencie i pojechać gdzieś po skrzydle hetmańskim. Krótka roszada ze strony Alechina, mamy hetman B6, to jest pierwsza niedokładność w partii, moi drodzy, to jest ruch taki troszeczkę nielogiczny wydaje się, no bo to blokuje pionka z B, oczywiście to ma gdzieś tam oko na B2, więc jakby goniec chciał kiedyś wejść do gry, to ten punkt może podwisnąć, tym samym oczywiście po przekątnej tutaj hetman się rozgrywa, z tym, że prawdopodobnie trzeba było pojechać najpierw tym pionkiem B5 i później tym hetmanem zagrać na B6, albo najbardziej optymalny ruch wybrać hetman C7, uniemożliwić pchanie pionka z F, no bo zwróćcie uwagę na to, że po hetman F3 planem może być, moi drodzy, zagranie F5. Otwieranie pozycji, tutaj otwieranie, moi drodzy, linii F. Tutaj hetman B6, moi drodzy, jednak skoczek w tym momencie, moi drodzy, gra na F3. Skoczki się powolutku rozgrywają, a z tym gońcem, jak był problem i z tym, tak dalej jest. W tym momencie można było prewencyjnie zagrać H6, żeby kontrolować skoczki i po roszadzie jakaś furtka zawsze się może przydać. Skoczek E4 jednak w nadziei, że to zostanie pobite i wtedy skoczek dostaje kopa i dobry skok musi zmienić dotychczasowe położenie. Tak naprawdę Alechin wie, że ten goniec jest bardzo silny i on się jeszcze przyda tutaj, podstawowa figura, moi drodzy, w ataku na skrzydło królewskie, więc tak naprawdę nie wymienia, tylko gra sobie w tym momencie skoczek z H na G5, tak? Atakując skoczka centralnego, grozi bicie, strata pionka u czarnych. Można grać H6 od razu, ale wtedy właśnie wchodzi to, ale tu nastąpiło bicie, skoczek bije i teraz H6. Te figury mają dostęp do H7, ale tak naprawdę po co to? Nie wiadomo. Tutaj, moi drodzy, skoczek mógł wrócić na F3, chociaż to zabiera miejsce dla hetmana i też zamyka linię, a być może F5 jest w planie. Tu skoczek poszedł na H3 z powrotem. Tu był wredny ruch typu hetman H5, najagresywniejszy tak naprawdę. No wisi, moi drodzy, F7. Nie ma żartów. No, jeżeli jakieś G6, to saknięcie gońca. Nie można tak naprawdę tego przyjąć. Prawdopodobnie kontratak, skoczek F6 mógłby pójść w partię, ale najpierw szach. Pierwsze rzeczy pierwsze, tak? No i hetman H4 teraz ostra pozycja, Alechin mógł w to iść. Tu jednak, moi drodzy, zostało zagrane skoczek H3 z powrotem. Krótka roszada, czarne się zabezpieczyły, tylko pytanie, jak to ma zamiar się rozegrać? Gdzie jest kontratak białego? No, przepraszam, czarnego oczywiście mam na myśli. Brakuje tego posunięcia B5, hetmana na C7, być może gońca na B7, wieży na C i otwierania czegoś tutaj. Tak. Tak właśnie. Hetman F3. Powolutku wszystko przenosi się na skrzydło, moi drodzy, królewskie, tam gdzie będzie stanowiony atak. Skoczek w tym momencie F6 i, moi drodzy, B3. B3 to jest ruch, który tak naprawdę odcina hetmana od pola B2, bo chcemy wyjść gońcem do gry i połączyć wieże. Tak? Może je później tutaj zdwoić po linii F. Są fajne opcje. Goniec, moi drodzy, D7, goniec D2 i tutaj hetman A7. Hetman A7 być może idzie po to, żeby pchnąć tego pionka w końcu. Natomiast hetman C7 chyba był bardziej optymalny z tego, co przeglądałem. Skoczek F2 i tu po każdym ruchu powinniśmy zapytać się siebie w głowie i rywala, ale też po cichu, bo nie wolno rozmawiać przy szachownicy na turnieju, co on chce w kolejnym ruchu. Skoczek, moi drodzy, F2 przygotowuje G4. To jest w miarę jasne, mam nadzieję. I tutaj rzekomo H5 było dobre. No to oczywiście i tak pozwala na G4, tylko że jest HG, skoczek bije, bicie i wchodzi F5. Troszeczkę się oswobadzamy, no bo hetman G3, pewnie hetman chciałby pozostać na tej linii z królem. Król F7. Aha, i być może wchodzenie tutaj wieżami do gry, to też były możliwości. I tutaj goniec jest, moi drodzy, zamknięty. A właśnie też o to chodziło, żeby tego gońca odciąć od gry. Tu jednak, moi drodzy, nie idzie żadne H5, tylko goniec C6. Ok, poprawienie gońca, tak, na dwa razy. Z tym, że to jest wszystko wolne, to jest wszystko zaczopowane. A tu atak Alechina może przyspieszyć. I rusza, jak lokomotywa G4, moi drodzy. A, idea zagrania G5. No wieża F, E poszło w partii, tylko że no to już jest trochę za późno, bo idzie G5. Panie dzieju, straty temp niestety mszczą się okrutnie. HG, FG, wisi, Anand. Rzekomo atak w postaci E5, troszeczkę spóźniony kontratak był możliwy tutaj, moi drodzy. Jeżeli bicie na F6, to E4 z widłami, tylko hetman H5. I problem jest taki, że, moi drodzy, w tym momencie jak weźmiecie gońca, co mogłoby oczywiście przyjść do głowy, to wchodzi FG i są problemy, więc prawdopodobnie najpierw G6 mogłaby się pojawić na szachownicy, tak? Tylko że wtedy hetman H6 grozi mat, trzeba było się bronić gońcem na F8, jakiś tam hetman, moi drodzy, H3 i dopiero teraz wzięlibyśmy gońca. Wydawałoby się, że w materiale równo, z tym, że pozycja, moi drodzy, króla jest zła. Jest bardzo zła. Tory były złe, skoczek G4. Przechodzą tutaj, moi drodzy, do ataku białe. Tam znaczna część materiału będzie prawdopodobnie stracona. Skoczek H6, tak? No bo jeżeli to uda się wymienić czarnemu, no to mat jest tutaj nieuchronny. Niemniej jednak, skoczek D7, odchodzący z podbicia. Większość z was by tak zagrała. Ja również tak naprawdę. No tak. No i idzie skoczek G4, niestety. To otwiera, moi drodzy, linię, więc wisi od razu F7. Z tego co widać, to chyba nawet z matem. Prawdopodobnie z matem jeszcze nie, no bo król się ustawi na H8, ale to może być... No jeżeli teraz jakiś randomowy ruch, na przykład A5, no to tak, no to, moi drodzy, mamy bicie i to wchodzi mat w konfiguracji hetman H5, król G8 i hetman H7, bo wieża odcina króla po linii F. Ajajaj, dlatego też no, trzeba wiedzieć, co jest grane. Wieża E7, trzeba bronić, moi drodzy, F7. No tak, tylko że hetman ma dostęp do pola, moi drodzy, H3. Właśnie, szach i mat może grozić, więc trzeba odpowiedzieć jak. No G6 prawdopodobnie było jeszcze możliwe, tylko że skoczek H6. Ależ to się rozgrywa, ależ ciśnie, niesamowicie tutaj po skrzydle królewskim Alechin wyprowadza armaty. Po jakimś króle F8 to oczywiście spekulacja. Prawdopodobnie można, moi drodzy, wziąć na F7. Jeżeli bicie tutaj, moi drodzy, wieżą na F7, to hetman leje F6. Problemy mają miejsce, moi drodzy, położenie króla jest tragiczne. Tu oczywiście, że zaraz pada G6. Znowu ciśnie, znowu, moi drodzy, ten potwór taktyczny daje się we znaki. Tu jednak, moi drodzy, skoczek w tym momencie F8. Ok, kontrolujemy H7, H8 hetmanem zagrać nie można, tu się broni, wszystko się trzyma, wydawałoby się. No i dobra, co gra Alek teraz? Oluś, co grasz? Łykawki, herbatki, moi drodzy, pytanie do was. Może tak naprawdę było iść ostro od razu z grać skoczek F6. Po biciu. Król stoi bardzo źle, ogólnie rzecz biorąc, przy tych gońcach, możliwościach wejścia wieżą do gry, to by była tragedia. Biały dzień, tu jeszcze jest tempo oczywiście na wieżę. My wracamy do partii. Widzicie, ile tu motywów taktycznych drzemie. Tu skoczek, moi drodzy, F8, a Alechin gra wieżą na F6. Zatruta wieża, niczym muchomor. Wziąć oczywiście nie można, bo wchodzi skoczek F6, król G7 i checkmate na H7, moi drodzy. Dlatego też znowu trzeba zadać sobie pytanie, co tu mogą czarne? No ja wam powiem tyle, niewiele mogą. Niewiele mogą czarne w tej pozycji niestety. Co byście zagrali wy? No wieży ruszyć nie można, niestety. No poszło skoczek, moi drodzy, G6. No może to nie wiadomo, co tu grać w ogóle. To jest taka sytuacja, że to wszystko źle stoi po prostu. No może jedyna aktywna figura to ten goniec, ale co on tam sam zrobi? No wieża chce przyjść oczywiście na H6, tak? No tu poszło, moi drodzy, skoczek G6. Mówi, tutaj oddam, będzie bicie i jakoś się wybronię. No niestety się nie wybronisz, bo tu wieża bije G6. Jak to wieża? No wieża. I goniec G6. I wieża chce przyjść. I mata chcemy dać. Piękne rzeczy, moi drodzy. Tu partię poddaje czarny. On ma dosyć niespodzianek na dzień dzisiejszy. On ma taki wstręt do kinder niespodzianek, że nigdy już podobno nie kupił dla swojego dziecka, ani dla nikogo więcej. Są dwie kontynuacje, które mogą przed, moi drodzy, matem gdzieś zapobiegać, bo tu szach, cyk i mat może być na tapecie, tu ucieczki nie ma dla króla, więc prawdopodobnie tą wieżą trzeba odejść. I teraz tak, kontynuacja numer 1, moi drodzy, to wieża F7. Aha, żeby, moi drodzy, po tym szachu zagrać tu i zawsze mieć jakąś furtkę, od razu z jakimś tempem. Tylko że po tym ruchu, moi drodzy, hetman H7 wszedłby mimo wszystko, po król F8 bijemy sobie tu. I tutaj tak naprawdę bić nie można, bo przychodzi zaraz wieża, znaczy nie można, no, można wszystko, tylko że wieża F1, tu są, moi drodzy, problemiksy, tam król E7, bicie, król D8, wieża F7 i pozycja jest słaba, hetman jeszcze B6 załóżmy, hetman H8, zasłonilibyśmy się gońcem, wchodzi G6, nie, no to już za wiele. To jest kontynuacja po wieża F7, moi drodzy. Jeszcze jest wieża, moi drodzy, D7, żeby po szachu tym królem może gdzieś tam zwiewać, tak? Z tym, że po tym ruchu, wiecie co wchodzi? Wieża F1. Odcina króla na momencie i po prostu grozi mat w1. Można tutaj oddawać jeszcze figury, odwlekać to, ale... Ależ linie otwarte, moi drodzy, figury, goniec się tutaj spełnił, medal dla niego, skoczek podciągnięty. To wszystko było ukartowane przez tego drania Alechina. Ileż on, moi drodzy, serc złamał kobietom, ileż tutaj, moi drodzy, hetmanów poświęcił, niesamowity gościu. Podobno ciekawą ma biografię. Chcielibyście, żebym nagrał kiedyś, moi drodzy, filmik, który będzie przedstawiał biografię Alechina? Jakaś muzyczka w tle będę opowiadał? Dajcie znać w komentarzu, bo to może być całkiem ciekawy pomysł. No dobra, myślę, że tyle słowem zakończenia, podsumowania. Dziękuję, trzymajcie się, pozdrawiam.